Księdzą, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 najlepszych według mnie transferów do Polskiej Ligi Lato 2021. Zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym Was poinformować, że przez pewien czas mogą się nie pojawiać odcinki na kanale, bo zbiłem sobie w Dąbrówce telefon, właśnie tak na nagraniu on wygląda. I jeszcze pod koniec filmu też podam Wam kilka informacji, więc zostańcie. 10. Dominik Furman, 29-letni ofensywny pomocnik, były reprezentant Polski, po roku spędzonym w Turcji wraca do Ekstraklasy, a dokładnie wraca do Wisły Płock, w której grał przed odejściem do Turków. W Wiśle na 139 metrów strzelił 17 bramek, więc sądzę, że to będzie dobry transfer i on wypali. 9. Josep Pascuella, Portugalczyk wychowany w Porto, który grał w takich klubach jak Venlo, Galatasaray, SC Praga czy Hapoel. Trafia do zespołu Legii Warszawa na zasadzie wolnego transferu, bo jak wiemy, skończył mu się kontrakt z Hapoel. Sądzę, że ten gracz będzie wyśmienitym wzmocnieniem dla Legii w środku pola i pomoże Legii osiągnąć dużo w pucharach, bo jak wiemy, Legia ma pewne Conference League i walczy o Ligę Europy i Ligę Mistrzów. 8. Lukas Podolski, niemiecki piłkarz urodzony w Gliwicach, mistrz świata z 2014 roku, zdobywca Pucharu Turcji, Japonii, Anglii oraz Niemiec. Jeden z największych fanów Górnika Zabrze, trafia z Turcji do Górnika, w którym będzie planował zakończyć karierę. Umieściłem go na 8. miejscu w mojej topce, dlatego że sądzę, że mało może wnieść do klubu sportowo, a więcej marketingowo. 7. Ilkay Durgus, turecki skrzydłowy urodzony w Stuttgarcie. W debiucie dla Lechii wygranym 4-2 z Rakowem Częstochowa strzelił bramkę. Ilkay sądzę, że się może stać gwiazdą Ekstraklasy, bo jak na razie średnio co drugi mecz strzela bramkę i dlatego za sprawą dobrych występów dotychczas na tej pozycji go umieściłem. 6. Barry Douglas, 31-letni lewy obrońca. Po udanej przygodzie w Leeds United, Wolverhampton oraz Konyasporu wraca po 6 latach do Polski. Szkod myślę, że może odpalić u skorzy i może zostać kluczowym graczem na obronie. Patrząc, że Lech ma tylko Krystiana Palacza, który jest przydzielony na lewą obronę. 5. Michał Pazen, go chyba przedstawiać nie muszę, to jest weteran, grawiator reprezentacji Polski z 2016 roku. Bali się go Niemcy, Szwajcarzy oraz Portugalczycy, jak z Polską grali. Powstało dużo memów i piosenek o naszym obrońcu Pazdanie. Pazen po tak średnim wypadzie do Turcji wraca z Angarakuczu do Polski, a dokładnie to do Jagiellonii, której Barw bronił w 2012-2015 roku. Sądzę, że nie będzie aż tak dobrym jak te 5 lat temu obrońcą i dlatego go tutaj umieściłem, czyli na 5 pozycji. 4. Damian Kądzior, zbawienie polskiej piłki, który po znakomitym sezonie w Górniku Zabrze odszedł do Chorwacji, dokładnie Dinama Zagrzeb, gdzie też znakomicie się występował i na 77 meczy strzelił 21 bramek. Powołany był wtedy do reprezentacji Polski, gdzie zagrał 6 meczy strzelając gola. Później przeszedł do La Liga do Eibar, gdzie ślad o nim zaginął. Grał on bardzo mało, bo 8 meczy nie strzelając w ogóle. I w tym sezonie za 500 tysięcy euro przyszedł do Gliwic, pomóc w walce o top 4 Ekstraklasy, a zarazem się odbudować. Więc sądzę, że to jest znakomity ruch Piasta Gliwice, sprowadzając go. 3. Szymon Czyż, 20-letni młody pomocnik urodzony w Pucku. Karierę zaczął w AC Gdynia, tam po świetnych występach przeszedł do Lecha Poznań, a później trafi do włoskiego Lazio. W tym sezonie będzie grał dla Warty Poznań, dla której w debiucie w pierwszej kolejce przeciwko Śląskowi Wrocław zdobył asyst. I myślę, że to jest znakomity ruch na przyszłość Warty Poznań oraz samego zawodnika Szymona. 2. Mahir Emreli, reprezentant Azerbejdżanu wychowany w klubie Baki. Do Legii trafił z Karabachu, które niedawno Legię wyeliminowało z europejskich pucharów. Emreli w debiucie dla Legii z Bischofshofen strzelił hat-tricka jeszcze w pierwszej połowie. Później doszło do tego wyśmienite występy z Bodo Glimt i myślę, że może być nawet lepszym napastnikiem w Legii od Tomasa Pekarda, reprezentanta Czech. Patrząc jak sobie wówczas radzi i jakie ma warunki fizyczne Mahir. 1. Łukasz Piszczek, legenda reprezentacji Polski, która z reprezentacją pożegnała się za kadencji Jerzego Brzęczka w meczu wygranym 3-2 ze Słowanią. Gracz,
który większość kariery spędził w Borussii Dortmund, który z nimi zdobył Puchar Niemiec, Super Puchar Niemiec, Mistrzostwo Bundesligi, gracz, który z Borussią doszedł do finału Ligi Mistrzów, gdzie ostatecznie przegrał. Przechodzi do swojego klubu, którym jest prezesem i tam powalczy z nim o awans do drugiej ligi. Jest to według mnie znakomity transfer do polskiej ligi. I to na tyle w tym odcinku. Teraz pojawi się Transfermarkt piłkarzy, a po tym będzie nietypowo w tej serii dwie informacje, bo jak mówiłem, nie wiem kiedy pojawi się następny odcinek na kanale. Dobrze, więc pierwsza ciekawostka jest to, że mój kanał wyświetlił się w odcinku Rembola, tak? Tego Rembola, który ma 1 000 000 subskrypcji na YouTube. Stworzył kanał na Discord, ocenianie kanałów i tam wysłałem mój kanał. I niespodziewany z tych kilkuset, bo tam było bardzo dużo kanałów, akurat mój się wyświetlił. Oczywiście mój kanał w filmie nie kliknął, ale sam fakt, że się wyświetlił jest bardzo ważny. Przynajmniej dla mnie. Bo wiem, że nikt z tego nie robi sobie jakiś wow, ale mi się podoba, że się ujawniłem u Rembola, więc teraz będzie druga ciekawostka, a link do tego filmu będzie w opisie, jak nie zapomnę. Drugą ciekawostką, która będzie kończyć ten odcinek, jest to, że 28 lipca miałem urodziny i na odcinku Michał z kanału Rozmówki Polsko-Piłkarskie w 28 minucie złożył mi 100 lat po prostu. I tym akcentem skończymy ten odcinek i tyle, nie? Więc bajo, do następnego. Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy. I tak na koniec. Taka miła sytuacja. Bandzir, wszystkiego dobrego. Jutro chyba masz urodziny. Jeżeli to prawda, jeżeli się nie pomyliłem, to Tobie składam najserdeczniejsze i szczere życzenia. Nie zmieniaj się, chłopaku. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że działasz na tym kanale i nie tylko na Discordzie. Przyjemność jest oczywiście współpracować po części z takimi ludźmi i z wieloma z Was. Życzę Tobie wszystkiego dobrego, żebyś przede wszystkim zdrowy, żebyś spełniał swoje pasje, marzenia, może masz marzenia piłkarskie. I żeby Twoje ukochane kluby, wiem, że kibicujesz Lechii Gdańsk, prawda? Jesteś blisko Bytowa, żeby Bytowia wróciła za jakiś czas na szczebel centralny. Życzę Tobie wszystkiego dobrego. Jeszcze raz 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam Bandzir. Tak więc jeszcze raz wszystkiego dobrego.